16-letni kibic hetmana Zamość w stanie ciężkim trafił do szpitala. Prokuratura sprawdza, czy sprawcą pobicia nie był policjant. Jak była przerwa w meczu, policja zaczęła wszystkich atakować. Ponad 500 mieszkańców gminy Żmudź ma w kranach skażoną azotanami wodę. Do tej pory na troszeczkę mi skóra schodzi z twarzy, jest okropne. Poufne informacje wyciekły z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego mogły posłużyć przestępstwu. Panorama Lubelska, Magda Kozak-Siemińska. Dzień dobry, witam Państwa. Bójka pomiędzy kibicami czy policyjna nadinterwencja? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź prokuratura rejonowa w Świdniku, która wszczęła śledztwo w sprawie pobicia 16-letniego mieszkańca Zamościa, kibica trzecioligowej piłkarskiej drużyny Hetman Zamość. Chłopak w ciężkim stanie trafił do dziecięcego szpitala klinicznego w Lublinie. Prokuratura sprawdzi, czy sprawcą pobicia nie był policjant. Małgorzata Orłowska. Adrian przyjechał na niedzielny mecz AWI Świdnik z Hetmanem Zamość wraz z 320-osobową grupą innych kibiców zamojskiej drużyny. To był jego pierwszy wyjazd na mecz Hetmana. Jak była przerwa w meczu, policja zaczęła wszystkich atakować. I Adrian został pobity wtedy. Ta wersja zdarzeń jest w tej chwili sprawdzana przez prokuraturę, równocześnie z inną. Która wskazuje na to, że obrażenia zostały spowodowane przez jednego bądź kilku innych kibiców. Dowodem prawdomówności kibiców ma być cyfrowy zapis zajścia uzyskany z aparatu fotograficznego posiadającego opcję filmowania. Jedna z jego kopii krąży już w internecie. Teraz ten dowód, jak i zapis z kamer przemysłowych klubu AWIA Świdnik zostaną dokładnie zbadane przez prokuraturę w Świdniku, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Z uwagi na użycie przez policjantów pałek i gazu łzawiącego podczas uspokajania kibiców, własne dochodzenie prowadzi też Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Jednocześnie przy okazji tego postępowania są wyjaśniane okoliczności, w jakich też mogło dojść do pobicia 16-letniego kibica. O niewinności Adriana przekonani są jego rodzice, którzy złożyli do prokuratury doniesienie o pobiciu syna przez policjantów. Nie było żadnych rozrób między kibicami. AWIA Świdnik miała swoich policjantów, Zamość miał swoich policjantów. Czyli tak zwaną obstawę. Nie było żadnej rozruby. Jesteśmy dlatego pewni, że naszego syna pobił policjant lub policjanci. Tymczasem sam Adrian już trzecią dobę walczy o życie. Ma rozległe urazy głowy, krwiaki, stłuczenie i obrzęk mózgu. Przeszedł trepanację czaszki. W tej chwili pacjent pozostaje w śpiączce farmakologicznej na leczeniu przeciwobrzękowym mózgu. No, trudno mówić jeszcze o rokowaniu. Stan jest w dalszym ciągu ciężki, poważny. Kibice Hetmana zebrali i przekazali rodzicom Adriana ponad 600 zł na codzienne dojazdy z Zamościa do szpitala w Lublinie. Chcą założyć specjalne konto, na które będą zbierać pieniądze na dalsze leczenie i rehabilitację kolegi. Adrian skończył gimnazjum. We wrześniu miał rozpocząć naukę w liceum ogólnokształcącym. Rodzice wycofali dokumenty ze szkoły. Następny rok chłopiec, jeśli przeżyje, będzie musiał poświęcić na rehabilitację. Mieszkańcy dwóch wsi w gminie Żmudź na Lubelszczyźnie mają w kranach skażoną wodę. W ujęciu w Wólce Leszczańskiej sanepid wykrył niedopuszczalną zawartość azotanu – 87 mg w litrze, podczas gdy dopuszczalna ilość to 50 mg. Mieszkańcy otrzymali zakaz spożywania wody z kranu. Było to konieczne, bo azotan może powodować sinice i nowotwory żołądka. Dorota Gajewska. Skażona woda to w gminie Żmudź teraz temat numer jeden. To jest katastrofa i dla mieszkańców, i dla samorządu naszej gminy, ponieważ zostaliśmy wszyscy zaskoczeni. I nic dziwnego, bo do tej pory nic takiego tu się nie wydarzyło. Mieszkańcy dwóch wiosek pili wodę z tego ujęcia wiele lat, aż do tej pory, gdy sanepid stwierdził, że jest skażona. Skażona na tyle, że ujęcie trzeba zamknąć. Taka jakość wody jest, nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia ministra zdrowia i może skutkować, wpływać negatywnie na zdrowie konsumentów. Ujęcie zostało zamknięte, a ponad 300 mieszkańców otrzymało komunikat, że wody z kranu kategorycznie nie wolno spożywać, bo azotany to związki, które powodują niedotlenienie krwi. Groźne są dla wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci i niemowląt. We wsi zapanowała panika. Aby życie, aby zdrowie było. No, jak się kąpałam w tej wodzie, to strasznie mi skóra, do tej pory na troszeczkę mi skóra schodzi z twarzy, jest okropne. Boję się może śmierci, ja się już nie boję.
We wsi zapanowała panika, ale pojawiły się też pytania. Skoro sanepid wiedział już miesiąc temu, że z wodą jest coś nie tak, dlaczego zamknął ujęcie dopiero teraz? Odpowiedź sanepidu i wójta jest taka sama. Trzeba było dokładnie zbadać wodę, zanim podejmie się tak ostateczną decyzję. Wydaje mi się, że pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej w Chełmie po prostu liczyli tak samo, jak i my wszyscy, na to, że ta woda tylko czasowo jest skażona czy zatruta tymi azotanami. Ale pomimo nadziei urzędników azotan nie wyparował. Wójt zorganizował więc beczkowóz. Codziennie mieszkańcy stąd biorą wodę do picia. To jest tragiczne, żeby też w tym wieku wody przywozili nam w beczkowozach i dzieci musieli pić. Dobrze jest, że chociaż pranie, prawda, o to, że można, że tylko do jedzenia, prawda, że tą wodę, że trzeba brać, bo jakby tak na wszystko, to by było dużym ciężarem. Teraz gminę czeka nowy wydatek, budowa nowego wodociągu. Inwestycja ma powstać najszybciej, jak się da. Chciałbym wszystkich mieszkańców jakby pocieszyć, że to tylko do listopada te problemy z tą wodą spożywczą, z tym dowożeniem będą. W jaki sposób woda nagle przestała nadawać się do picia, skoro pod koniec ubiegłego roku, podczas ostatniej kontroli sanepidu, wszystko było w porządku? Podejrzenia są dwa. Albo to za sprawą odpadów z miejscowej gorzelni, albo za sprawą odpadów z farmy położonej w pobliżu ujęcia. To już muszą instytucje, które są kompetentne do kontroli tego typu zakładów, wyjaśnić tę sprawę. W XXI wieku, gdy niemal wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że wodę do picia mamy w kranach, a nie w beczkach, perspektywa codziennych wędrówek z wiadrem, i to do listopada, nie nastraja optymistycznie. Ale w całej tej sprawie ważne jest nie tylko to, że mieszkańcy, sołtys i wójt mają problem. Ważne jest też to, by pociągnąć do odpowiedzialności tego, kto doprowadził do skażenia. A jak wiadomo, w naszym kraju trwa to zwykle bardzo długo. Żmudź, Dorota Gajewska. Skandal w Wydziale do Spraw Obywatelskich i Migracji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zatrudniony tam urzędnik za łapówkę przekazał dane